spróbujemy troszeczkę przybliżyć sobie portret, czym jest, bo to będą takie warsztaty poświęcone właśnie temu, czyli jak robić portrety. Potem wam pokażę, jak będzie wyglądać finał tego waszego starania się fotografowania, myślenia o fotografii. Chciałbym, żeby jedna osoba była fotografem, a druga osoba była osobą portretowaną. Dobrze? To jedna osoba stoi tutaj, a druga z drugiej strony. Spróbujemy się pobawić tym, że musimy zrobić jakąś pozę. Teraz możemy zrobić jakiś gest. Możemy się ruszać. Świetnie. Dołożyłaś gest, tak? Mimika twarzy plus gest i tak naprawdę poza. No nie? Zobaczcie, trzy elementy już mamy. Możesz krzyknąć. To jest tak zwana blenda. Zobaczcie, mam takie światło, jak teraz podniesiecie do góry, to możecie puścić mi takiego zajączka na twarz. Jak prześlecie mi portrety, to później zrobimy takie całe osiedle, które będzie się składać z takich frontów, bloków i przez okienka chcielibyśmy po prostu podglądać troszkę wasz świat, to co chcecie nam jakby pokazać, tak, widzowi. Byłem ostatnio na warsztatach, to jedno z dzieci powiedziało, że dla niego portret to jest coś, co babcia przechowuje w albumie. Bo babcia zawsze przechowuje najważniejsze zdjęcia. Bo zdjęcia mają tą moc, że one powodują to, że my wracamy do pewnych emocji, chwil, które są dla nas ważne. Chciałbym, żebyście powiedziały mi, jakie są wasze wrażenia z tego tematu portret. Czy on był trudny? Jakby wzięłam mojego pieska i on sobie usiadł i tak na mnie po prostu patrzył, co ja robię i był, zastanawiał się, znaczy ja to tak odczytałam, że zastanawiał się, o co mi chodzi, ale wtedy tak idealnie właśnie uchwyciłam, jak on tak głowę tak trochę przechylił. Ja tak jakby byłam u sąsiadki i ona ma takie pieski, no i właśnie one się tam cały czas ganiały. I właśnie moja sąsiadka też tam chodzi na jakieś wystawy z tymi pieskami i w ogóle, i jak one sobie tak biegały, to tak mówi, że może zrobimy zdjęcia tym pieskom i ja już tak, o, to będzie idealnie. To miało być zdjęcie w kwestii tak siedzenia kwiatów, ale później zauważyłam, że jest taka wiśnia na tym, znaczy czereśnia na ogrodzie i tak akurat tak słońce przypadało przez to, więc poszłam na to i po prostu siadłam i zrobiłam zdjęcia. Mi pomagała siostra i chodziłyśmy w różne miejsca i właśnie idąc na taki jakby rynek, zobaczyłyśmy taką właśnie jakby wystawę kwiatów i zrobiłyśmy zdjęcie. To jakoś mi się tak najbardziej spodobało, więc to wysłałam. Jakbyśmy sobie teraz spróbowali włożyć takie poszczególne zdjęcia do naszego bloku, jak się popatrzy na te zdjęcia właśnie przez tą dziurkę, czy one są, mają jakiś inny wymiar, czy są bardziej tajemnicze na przykład, czy... Po prostu odruchowo się tak skina głowy, żeby zobaczyć dalej, albo niżej, albo bardziej po bokach. Mhm. Myślicie, że się bardziej ogląda te zdjęcia tak szczegółowiej? Tak. Tak? Jest taka ciekawość, nie? Tak jak właśnie przez dziurkę od klucza. Kwietnia 2021 roku odszedł Stanisław Gawliński, fotoreporter, człowiek, który przez kilkadziesiąt lat fotografował Nową Hutę. Stanisław Gawliński i jego twórczość wpisuje się w bardzo szeroki kontekst dokumentowania Nowej Huty, której poświęcili swoją pracę tacy twórcy jak Stanisław Senison, Roman Wesołowski, Henryk Hermanowicz, Robert Kosieracki, Wiktor Pental czy Henryk Makarewicz. Proszę Państwa, odszedł jeden z wielkich fotografów Nowej Huty, który niewątpliwie zasługuje na to, aby jego dzieło znalazło się w pięknym albumie, na który również zasługuje Nowa Huta. I polecam to uwadze decydentów, a Państwa chciałbym zaprosić na reportaż, który został zrealizowany w 2014 roku w fotogalerii Nowohuckiego Centrum Kultury z okazji
otwarcia wystawy Stanisława Gawińskiego. Powiedz, Staszku, jak to się stało, że zacząłeś robić zdjęcia? A właściwie to ja sam nie wiem, bo to dla zabawy. A kiedy to było? Kiedy stawiałeś pierwsze kroki? Jeszcze przed wojną. We Lwowie? We Lwowie. No, jak jeździliśmy na wakacje na Huculszczyznę, Worochta, Zrymianka. A jaki był twój pierwszy aparat? Pierwszy aparat to miałem, to był Ikaretę 6x6, ale mi go potem ukradli. A kiedy przyjechałeś do Nowej Huty w 1956 roku i zacząłeś współpracę z Głosem, tygodnikiem nowochódzkim, czym wówczas fotografowałeś? Wtedy fotografowałem, jeśli się nie mylę, albo była to Zorka 3, albo Kijew. I pierwsze zadanie dostałem, żeby sfotografować śmietniki w Nowej Hucie, zaniedbane. No ukłuło mnie to trochę, że takie rzeczy mnie fotografowi będą śmiać śmietniki, no. Ale sfotografowałem. Śmietniki chyba się spodobały, bo potem już fotografowałem coraz wyżej, wyżej, wyżej i doszedłem aż do koronowanych głów. No bo w końcu fotografowałem cesarza Haile Selassiego, to z 2 metrów fleszem strzelałem po oczach Fidela Castro, szacha Iranu. I Walentynę Tiereszkową, Gomułkę, Ulbrichta, ale fotografowałeś też zwyczajnych ludzi na ulicy. Opowiadałeś o tym, że powracając do redakcji, kiedy miałeś kilka wolnych klatek jeszcze na filmie, robiłeś odprzypadkowe zdjęcia.